Słucham. Aga, na wstępie chciałem cię bardzo przeprosić. Bardzo cię przepraszam za to, że tak w ogóle się stało. Jakbym miał jeszcze tydzień więcej, na pewno bym nie poszedł na tą stronę, bo wydaje mi się, że bym miał większą pewność co do ciebie. Ja myślałem, że ty sobie żartujesz z naszego zobaczenia. Ja nigdy nie żartuję. To jest ostatnia rzecz, jaką bym chciał tutaj cię skrzywdzić. Ja się przyjechałam na tym po prostu, że gdzieś tam no, zaufałam nieodpowiedniej osobie. Jeżeli mielibyśmy więcej czasu, byśmy poznała, to na pewno by tak nie było. Ja nie wymagam naprawdę dużo. Każdy może, wiesz, no to nie było dużo dni. Jakby my się gdzieś tam poznawaliśmy bardzo szybko. Każdemu może się odwiedzić, każdy może podjąć inną decyzję. Jeżeli bym miał szansę cofnąć czas, to z całym szacunkiem dla Julii, a z sympatią do niej, jeszcze bym spróbował z Agnieszką. Proszę. Dzięki. Jak by się pływało? No dobrze. Jakby ja nie mam problemu do ciebie o to, jakie decyzje podjąłeś. Tylko zabolały mnie słowa. Tylko to. Które konkretnie? Wszystkie. No to wystarczy po prostu inaczej też do tego podejść. To już w kręgu powiedzieć, nie, przepraszam, Agnieszka, wydarzyła się taka sytuacja, tobie na tyle nie ufałem. Poznałem Julkę, no i gdzieś tam ona zawróciła mi w głowie. Na tyle, co cię poznałem, jesteś mega ciekawą osobą, tylko że jak byłoby więcej tego czasu, to bym z miłą chęcią chciał to kontynuować. W każdym razie ja cię przepraszam. Na pewno, jak już mówiłem, ostatnia rzecz, którą bym chciał zrobić, to skrzywdzić siebie.